22 lutego 2016 roku wejdzie w życie ustawa z 24 lipca 2015 roku zmieniająca kodeks pracy oraz inne ustawy. Wówczas w życie wejdą zmiany dotyczące umów o pracę terminowych. Zostanie zlikwidowany jeden z rodzajów umów o pracę. To jest praca, umowa o pracę zawierana na czas wykonania pewnej pracy. Oprócz tego do umów zawartych na czas określony będą miały zastosowanie przepisy dotyczące umów na czas nieokreślony, dotyczące okresów ich wypowiadania. Pracodawcy nie będą już mogli na dowolnie długi okres czasu zawierać umowy o pracę na czas określony, ale będzie ich obowiązywał limit 33 miesięcy i w ramach tych 33 miesięcy będą mogły być zawarte tylko 3 umowy o pracę. Począwszy od 22 lutego tego roku wejdą w życie przepisy, które będą umożliwiały pracodawcy zawarcie z pracownikiem kolejnej umowy o pracę na okres próbny, wówczas kiedy będzie chciał sprawdzić jego kwalifikacje na zupełnie innym stanowisku, na którym pracował pracownik w trakcie pierwszej umowy na okres próbny, a także z upływem 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę na okres próbny. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony zostanie dostosowany do terminu wypowiedzenia umowy o pracę, które obecnie obowiązuje przy umowach na czas nieokreślony. Jeżeli pracodawca nie będzie mógł z jakiegoś powodu przestrzegać limitu 33 miesięcy, będzie mógł wydłużyć ten okres, ale przyczyny, dla których tak postanowił, muszą być uwzględnione w umowie o pracę, jak również podane do wiadomości Państwowej Inspekcji Pracy każdorazowo przy poszczególnej umowie. Te limity nie będą miały znaczenia żadnego, nie będą dotyczyły umów o pracę zawartych dla prac dorywczych, sezonowych lub w celu zastępstwa pracownika w trakcie jego nieobecności w pracy.